Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Esa Czyta w kolejnym czwartkowym filmie, czyli w kolejnym filmie z cyklu Z Targu Staroci. Jeżeli dobrze policzyłam, to ten odcinek jest już odcinkiem 75 i jak zwykle tak i w tym odcinku usłyszycie o 11 książkach z duszą, o 11 starszych wydaniach, w każdym razie o 11 książkach z takiej drugiej, trzeciej, może nawet czwartej czy piątej ręki, które jak zawsze zupełnie przypadkiem trafiły i w moje ręce. Pojawią się pozycje bardzo stare, pozycje starsze i pozycje, które jeszcze przed kilkoma laty nie były uznawane za pozycje starsze i z literatury dla dzieci, i z literatury dla czytelników nieco starszych. Nie ma co zwlekać, zaczynamy, a zaczynamy tak jak lubię, czyli od pozycji szczególnie tajemniczej. Tym bardziej, że ta akurat jest pozycją w oprawie introligatorskiej. Na dodatek w oprawie introligatorskiej już mocno sfatygowanej, takiej mocno poprzecieranej. Widać, że sama ta oprawa sporo przeszła. Nie trzymam Was w niepewności i pora zaglądnąć do środka. Otwieram, a tutaj już widzę regulamin Biblioteki Rady Związków Zawodowych w Krakowie. Taki regulamin 8-punktowy. Między innymi dowiedziałam się z niego, że można było wypożyczyć tylko dwie książki powieściowe i nie można ich było przetrzymywać dłużej niż 2 tygodnie, a książkę naukową można było wypożyczyć jedną i można ją było trzymać 4 tygodnie. Zapewne teraz pokazuję Wam ten regulamin, więc możecie sobie na niego zerknąć. Ten regulamin świadczy też o tym, że ta właśnie pozycja swego czasu w takiej bibliotece Rady Związków Zawodowych była dostępna. Mam też taką pieczątkę Kraków Bonarka. Więc pozdrawiam przy okazji wszystkich oglądających mnie z Krakowa. Książka wydana w serii Biblioteka Powieściowa, jak tutaj czytam, redaktor Marian Kistner. Można było zamówić prenumeratę kwartalną, 4 zł 95 groszy, a pozycję wydało Towarzystwo Wydawnicze Rój. Jest to jednocześnie pierwsze wydanie tej opowieści w języku polskim. Wydanie z 1927 roku. Zoszczenko, jak Siemion Siemionowicz zakochał się w arystokratce. Do zakupu tej pozycji trochę przekonał mnie właśnie ten tytuł, a trochę okładka. Okładka zachowana przez introligatora. Na pewno teraz ją Wam pokazuję. Taka okładka przyciągająca uwagę i zresztą no, okładka wykonana przez, zaprojektowana przez samego Norblina, czyli świetnego przedwojennego artystę. Jego okładek można zobaczyć całkiem sporo. Ostatnio nawet zobaczyłam jego okładkę w jednym z posiadanych przeze mnie czasopism. Bardzo zaczęła mi się od pewnego czasu, odkąd tak naprawdę go odkryłam, zaczęła mi się podobać jego kreska, jego sposób ilustrowania, także cieszę się bardzo, że introligator zachował tę oryginalną, zaprojektowaną przez niego okładkę. Jeżeli dobrze zwróciliście uwagę na stronę tytułową, to widzicie, że mamy tutaj Eug, więc można by było myśleć, że jest to Eugeniusz Zoszczenko, no ale nie, bo jest to Michał Zoszczenko. Michał Zoszczenko, czyli pisarz rosyjski. Pisarz rosyjski, który właśnie w tych 20 latach, bo to jest pozycja z 27 roku, w tych latach 20 debiutował. W swoich krótkich, satyrycznych utworach opisywał rzeczywistość porewolucyjnej Rosji z pozycji prostego, naiwnego bohatera, obywatela z ubogim kręgosłupem moralnym i prymitywnym spojrzeniem na otaczający świat, dziwiącego się wszystkiemu. Opowiadania Zoszczenki, mimo że zwykle tworzone jako satyra, cechuje dbałość o kompozycję i opis postaci. W swoich opowiadaniach używał wszelakiej formy skazu i oryginalnego języka, nieprzetłumaczalnej na obce języki mieszanki gwary prostych ludzi i napuszonego, komicznego, urzędniczego stylu nowych urzędników. W latach 30. zajmował się już większymi formami literackimi, jak nowela i opowieść. Opowiadania z lat 20-30 cieszyły się wielką sławą, a sam autor często podróżował z występami po Młodym Związku. I pisał też, widzę, antyfaszystowskie felietony dla gazet i radia. Zerknijmy sobie na początek tej opowieści o Siemionie Siemionowiczu, a właściwie o tym, jak ten bohater zakochał się w arystokratce. Nie lubię, moiściewy, babco to kapelusiki noszą.
jak tylko która baba w kapeluszu, a jak ma jeszcze na sobie pończoszki albo jakiego mopsika na rękach, albo też złoty ząb, to taka arystokratka dla mnie, za przeproszeniem, nie baba, a mokra plama. A był czas, rozumie się, zakochałem się w jednej arystokratce. Spacerowałem z nią i po teatrach oprowadzałem. Otóż to właśnie w teatrze wszystko to się stało. W teatrze dopiero pokazała swoją ideologię w całym znaczeniu. Spotkałem ją w podwórzu naszego domu, na zebraniu. Patrzę, stoi taka paniusia, w pończoszkach ze złotym zębem. Skąd będziecie, obywatelko? Powiadam do niej. Spod jakiego niby numeru? Spod 7. Odpowiada mi. Czyli już właściwie na pierwszej stronie my tę tajemniczą arystokratkę poznajemy. I jako taki dodatkowy smaczek zdradzę Wam, że przedmowę do właśnie tego wydania z 27 roku napisał Melchior Wańkowicz. Ten Melchior Wańkowicz, o którym już zapewne nieraz słyszeliście. Przedmowa zaczyna się takimi słowami. 10 to lat minęło od wybuchu rewolucji. 10 lat, wielki kawał czasu. Zdążyło przez ten czas stać się wiele rzeczy, przepłynąć wiele zdarzeń, poczynając od NEP-u, częściowego uznania własności indywidualnej, kończąc na koncesjach dla zagranicznego kapitału. Humorysta sowiecki rozporządza większym arsenałem możliwości niż jego poprzednicy. Między innymi wspominał o Czechowie. Tamci musieli zadowalać się wprowadzeniem elementu komicznego przez przeciwstawienie rosyjskiemu człowiekowi kołnierzyka lub ciasnego munduru. Ten ma z jednej strony tego rosyjskiego człowieka wiele więcej symplicystycznego, bo jest to półanalfabeta, z drugiej styka go z wiele bardziej skomplikowanymi trudnościami technicznymi. W opowiadaniach poprzez śmiech nie łzy już niejednokrotnie dostrzeże czytelnik, bo łzy są przywilejem ludzi sytych, ale bolesny skowyt azjatyckiej bestii tresowanej rozpalonym prętem. I no pewnie już to wiecie, że tutaj nie mamy jedynie tego tytułowego opowiadania o tym, jak się Siemionowicz zakochał w arystokratce, ale znacznie więcej takich opowiadań. Człowiek bez przesądów, ostatnie święta Bożego Narodzenia, jeżeli ktoś z Was oczekiwałby jakiegoś świątecznego smaczku, już psi węch, parlofon, turysta, spłoszona śmierć, opowieść przedświąteczna, karuzela, zapałka czy przemówienie na bankiecie. Więc takie porównywane przez Melchiora Wańkowicza z innymi utworami literatury rosyjskiej, takimi utworami trącącymi humorem przez łzy opowiadania. Kolejna pozycja. Tym razem przeskakujemy do literatury dla tych czytelników nieco młodszych, choć ja zawsze wychodzę z założenia, że baśnie są dobre dla każdego, kto po prostu potrzebuje czegoś czy lżejszego, czy czegoś odrobinę nostalgicznego, no czy po prostu ma ochotę na czytanie baśni, bo przecież baśnie dawniej były opowiadane przy ogniskach czy przy piecach i słuchała ich cała rodzina. Ten zapewne znacie, ale jestem ciekawa, czy w tym właśnie wydaniu, pierwszym wydaniu. Baśnie z dalekich mórz i oceanów, Wanda Markowska i Anna Milska. To jest wydanie z lat 60., wydanie pierwsze, już Wam powiem dokładnie, wydanie z roku 1969. Jeżeli kojarzycie takie baśnie z dalekich mórz i oceanów, ale w wersjach cieńszych, takie cieniutkie książeczki, no to to są wydania z lat 80. i nie są niczym innym jak swoistym podzieleniem tego wydania pierwszego na mniejsze, chudsze książeczki. Można zbierać te chudsze książeczki z lat 80., a można zadowolić się takim oto wydaniem pierwszym w twardej oprawie z bardzo ładnymi, powiem Wam, wyklejkami, takimi morskimi z przodu i z tyłu, a wewnątrz zilustrowane, podobnie jak w wydaniach z lat 80., baśnie, zilustrowane przez Gizelę Bachtin-Karłowską. Baśnie z dalekich mórz i oceanów. Na przykład mamy tutaj baśń skandynawską, mamy baśń z mórz północnych, baśń perską, baśń z Madagaskaru, eskimoską, z Wyspy Wielkanocnej, z Wysp Południowych, z Wysp Kanaryjskich, baśń polinezyjską. No, mocno rozrzucone są te baśnie, dlatego że z drugiej strony mamy na przykład baśń północno-syberyjską, więc i trochę z północy, i trochę z południa, i trochę ze wschodu, i trochę z zachodu. Na przykład o tym, jak biedny rybak został wezyrem sułtana.
Jak dzielny Waj pokonał wieloryba nad wielorybami. O Dżamilu i Padyszachu, złym wezyrze, pięknej Peri, czarodziejce i różach, co nigdy nie więdły. A także na przykład o Wyspie Szczęścia, jeżeli ktoś o takim szczęściu marzy. Bardzo lubię te ilustracje, szczególnie darzę jakąś taką sympatią te ilustracje do Raniry ze Słonego Jeziora. Może dlatego, że to jest w ogóle pierwsza z tych baśni z Dalekich Mórz i Oceanów, na jaką kiedykolwiek trafiłam, Ranira ze Słonego Jeziora. Trafiłam na nią jeszcze w tym wydaniu z lat 80. i chwilę zajęło mi zorientowanie się w temacie, zorientowanie się, że wydanie pierwsze jest jedną grubszą książeczką właśnie z końca lat 60. Bardzo cieszę się z tego, że te baśnie z Dalekich Mórz i Oceanów mam, dlatego że zauważyłam, że wcale nie tak łatwo jest dostać to pierwsze wydanie. To wydanie późniejsze z lat 80. w tych cienkich książeczkach jak najbardziej są łatwiej dostępne, a to właśnie pierwsze z końca lat 60., no tutaj już trzeba się trochę natrudzić. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, no to tę książkę już widzieliśmy, dlatego że Asia z Łodzi zrobiła mi niespodziankę i zupełnie nieoczekiwanie przesłała mi do paczkomatu paczkę z książkami. I właśnie w tej paczce były między innymi opowieści dziewczęce od wydawnictwa literackiego. Taka, przyznajcie, bardzo dziewczęca oprawa. To jest właściwie, słuchajcie, obwoluta, a jak ja ją zdejmę, to nie pozostanie już nic. Więc lepiej jednak pozostańmy przy tej obwolucie opowieści dziewczęcych. I cóż to za opowieści? Ano, jak czytam w podtytule, Ustępy z pamiętników młodych panien z lat 1776-1866 opracował Stanisław Wasylewski. Tak jak wspomniałam, wydało wydawnictwo literackie w 1957 roku. Nakład to jedynie 10 tysięcy egzemplarzy, a ta okładka, na którą patrzycie, to jest okładka zaprojektowana przez Zofię Włodarczyk. Ten autor wyboru pisze nam we Lwowie 19 sierpnia 1920 roku, więc zakładam, że to była też pozycja, która miała jakieś wydanie przedwojenne. Niby nie mam tutaj wpisane, że jest to wydanie pierwsze, ale nie mam też mowy o tym, że jest to wydanie drugie czy któreś z kolei. No nic, w każdym razie kilka słów od autora tego wyboru. To są słowa spisane we Lwowie 19 sierpnia 1920 roku. Ta książka jest spowiedzią dziewczątek z różnych czasów i lat życia polskiego od schyłku stulecia rokoko aż po wiek XIX. Od wojewodzianki Honoraty Stępkowskiej do Heleny Modrzejewskiej. Opowiedzą tu panienki dzieje swej młodości, historię panieńskich wrażeń, dziewczęcych ułud i tradycji. Więc Sztambuch jedyny w swoim rodzaju. Historia epoki widziana i oglądana oczami dziewczątek, a przeto ogromnie znamienna, bo jest to urocza mistrzyni życia, która sądzi błędy przeszłości. Nie będą tu mówić pamiętnikarze starzy i stetryczali, jeno panienki, przeróżne, zapłonione rumieńcem i życia ciekawe, płaczące albo dumne, znękane bólem i tęsknotą, zakochane we wieszczach i generałach, oglądające z bliska wielkie fakty dziejowe. Dzieli te zwierzenia cała przepaść różnicy, taka sama jak oddziela wiek XVIII i XIX. Na pewno też teraz pokazuję Wam spis treści, a ja na chybił trafił. Otworzę tutaj rozdział zatytułowany Dzieciństwo wielkiej artystki 1848 rok. Choć otwarcie tej książki nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo strony przez te wszystkie lata, wyobraźcie sobie, pozostały nierozcięte, no ale ja tutaj tak delikatnie zaglądnę do środka. I będą to wspomnienia Heleny Modrzejewskiej. W 1850 w południe w niedzielę Kraków oglądał jeden z najstraszniejszych pożarów. Pożoga trwała 10 dni. Piwnice stały się mieszkaniami bezdomnych ludzi. Po długim szukaniu odnalazłyśmy dwa ciasne pokoiki, w których używałam swobody w całej pełni. Schowana wśród koszy i kufrów rozczytywałam się w żywocie ukochanej świętej Genowefy. Chwilami byłam zupełnie pocieszona po stracie domu. A fragment z innej części tej książki, to będzie fragment z pamiętnika z 1816 roku. Tytuł tego rozdziału z Dzienniczka Zakochanej. Jest to Zofia Matuszewiczówna, córka ministra Matuszewicza, ukochana wychowanica dworu Czartoryskich
w Puławach. Warszawa, 19 października 1816 roku. Nigdy, nigdy wieczór 18 października nie wymarzy się z mojej pamięci, choć dotąd nie wiem, czy za kilka dni wyda mi się najsłodszą, czy najbardziej gorzką chwilą mego życia. Jedno tylko mnie uspokaja, to jest, że mi się stać nic nie może, jeno z woli Bożej, a Bóg nie zsyła cierpień ani siły. Dobrze jest zerknąć w przeszłość właśnie za sprawą takich pamiętników. A wyobrażacie sobie, co to by było za niesamowite doświadczenie móc takich starszych pamiętników dotknąć. Mam wrażenie, że już nieraz wspominałam Wam o Ferdynandzie Ossendowskim i też wspominałam o tym, że przez całe lata, jeszcze przed II wojną światową, był on bardzo znanym pisarzem, nie tylko zresztą w Polsce, pisarzem, którego książki były tłumaczone na wiele języków, sprzedawane w ogromnej liczbie egzemplarzy. No, był człowiekiem, który odniósł prawdziwy sukces, człowiekiem porównywanym na przykład do Karola Maja. I szczerze mówiąc, nawet współcześnie wydaje mi się, że te jego opowieści potrafią zelektryzować. No niestety cenzura ta powojenna przez długie lata, właściwie do 1989 roku, zrobiła swoje i Ferdynand Ossendowski z pisarza bardzo, bardzo znanego stał się pisarzem bardzo, bardzo nieznanym. Smutne, smutne, ale prawdziwe. A mam tutaj jego Słonia Birarę w wydaniu powojennym. Mam też gdzieś tutaj wydanie przedwojenne, ale to kiedyś je Wam może przypomnę. A kiedyś też się tutaj pojawiło. 58 rok. Ilustrował Stanisław Rozwadowski, okładkę projektował Stanisław Topfer. Wydanie pierwsze właśnie w tej edycji. Nakład 50 tysięcy egzemplarzy. Swoją drogą książka zachowana w świetnym stanie. A o czym ta opowieść o słoniu Birarze opowiada? W sercu młodego Amry sympatyczny słoń Birara zajmuje ważne miejsce. Zwierzę doskonale zna indyjską dżunglę i ciężko pracuje przy wyrębie drzew. Po nagłej śmierci dziadka Amra jest zmuszony przejąć jego obowiązki i stać się poganiaczem słonia, by utrzymać ubogą rodzinę. Los sprawia, że chłopiec trafia na dwór Maharadży i zaprzyjaźnia się z następcą tronu, królewiczem Nasurem, któremu ratuje życie. Słoń Birara to piękna opowieść o prawdziwej przyjaźni nieustraszonego chłopca i oddanego słonia. Z pewnością lektura tej książki stanie się zapierającą dech w piersiach przygodą. To już z opisu do znacznie nowszego wydania. Sama biografia Ossendowskiego jest na tyle ciekawa, że wydaje mi się, że można byłoby mówić o nim w osobnym odcinku. Odnoszę dziwne wrażenie, że dawno już tutaj w tej serii nie było Józefa Ignacego Kraszewskiego, a swego czasu nawet powtarzałam, że odcinek bez Józefa Ignacego Kraszewskiego to jest taki odcinek trochę stracony. Uwielbiam jego opowieści, swoją drogą właśnie dzisiaj zamierzam zacząć jedną z jego powieści, która już u mnie bardzo, bardzo długo czeka na przeczytanie. Nie jest to ta powieść, ale i tak kiedyś doczeka się przeczytania. Czercza mogiła. Wybrałam na dzisiaj właśnie taki tytuł, może ze względu na tę mogiłę i na listopad, te ponure dni, niedawne święta. Tekst według wydania od Ludowej Spółdzielni Wydawniczej z 1957 roku, a to jest wydanie drugie z 1991 roku, czyli już takie wydanie znacznie późniejsze. Aż miło wjechać do wioski, tak w każdej wyczytasz zaraz, że tu pracowite i pobożne mieszka plemię. Nigdzie tyle krzyżów, tyle kalwarii i męk pańskich nie ma, co na Litwie. Nigdzie tylu u źródeł kapliczek i figur na rozstajach. Szedłem tak zadumany grobelką, gdy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dało się słyszeć nagle i niemal mnie przestraszyło, takem się głosu ludzkiego na tej pustyni nie spodziewał. Obejrzałem się dość zniecierpliwiony. Na ścieżynce z drugiej strony grobli stał obrócony w tęż co ja idący drogę żebrak z łysą obnażoną głową, trzymając słomiany kapelusz w ręku. I z okładki z tyłu, a właściwie to są słowa samego Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1872 roku, spisane w Dreźnie. Powieść o Czerczej Mogile osnułem na opowiadaniu ojca mego, który zastępując podkomorzego czy sprawując jeden z obywatelskich urzędów, w których całe życie strawił, powołanym był do asystowania rozkopaniu kopca, a ten okazał się w istocie nie granicznym, ale mogiłą.
przyznajcie, doskonała pozycja na listopad. Uczyniło to na nim wielkie wrażenie, bo pełen uczucia religijnego gorszył się tym naruszeniem pokoju umarłych dla sprawy małej wagi. Przypominam sobie, iż mi mówił, jak wszyscy komisarze tej sprawy, nazajutrz złożywszy się, uroczyste zadusze nieboszczyka odprawili nabożeństwo. I też jak wnioskujemy tutaj wszyscy po tych kilku fragmentach, które przeczytałam, przenosimy się na Litwę. Kolejna pozycja. Legendy i baśnie wietnamskie. Mogłaby to być książka spokojnie w twardej oprawie, no ale zdecydowano się na wydanie jej w oprawie miękkiej, takiej dość delikatnej. Legendy i baśnie wietnamskie zebrał i opracował Jerzy Śliziński, zakład imienia Ossolińskich, 56. rok, wydanie pierwsze, 20 tysięcy egzemplarzy nakład. Książkę zdobył Stanisław Andrzej Cyrano. Ilustracje poza tekstem według rysunków wietnamskich. Świetnie, że mamy tutaj taki krótki wstęp dotyczący tych legend, opowieści wietnamskich, bo jednak przenosimy się do tej części świata, która nie jest taką częścią świata nam bliską. I zerkamy na spis treści. Legenda o małym jeziorze w Hanoi, powstanie Zatoki Halong, geniusz gór Bawi, o czarnej dziewicy, legenda o Bo, posiadaczu ognia. Te tytuły są, zawierają tyle nazw własnych, że właściwie dopiero po ich przeczytaniu można by było stwierdzić, o czym będą opowiadały. No chyba, że mamy taki tytuł, baśń o orzechu kokosowym. Zerknijmy do początku. Było to w roku szczura, w erze konia, w miesiącu kraba, w momencie, gdy gwiazda Han stała w zenicie. Urodziny jego poprzedziły zjawiska, które zdumiały całą wieś. Przyszedł na świat mały Kodop. Matka Kodopa, młoda kobieta, chciała się wykąpać w rzece. Nie wiedziała, że za 7 dni powije dziecię. I rzeczywiście, urodził się syn, ale bardzo dziwny, bo okrągły jak orzech kokosowy i pozbawiony rąk i nóg. No jak wiemy, w każdej legendzie jakieś ziarnko prawdy jest. Gdy myślę sobie o Wietnamie, gdy myślę sobie o baśniach, legendach wietnamskich, to rzecz jasna przychodzi mi do głowy Wojciech Żukrowski, dlatego że on sporo tych legend, opowieści gdzieś tam na ten nasz polski rynek wydawniczy wprowadził. Tym razem to nie Wojciech Żukrowski, ale całkiem ciekawa pozycja. Tak jak wspominałam wcześniej, mam słabość do baśni, opowieści, takich legend, więc nie mogłam odmówić sobie przyjemności posiadania i legend, i baśni wietnamskich. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Jestem pewna, że autora tej właśnie książki sporo z Was będzie kojarzyło. Będzie kojarzyło z takich rysunków, karykatur, które publikowane były na przykład w Szpilkach, czy one pojawiały się w Przekroju? Odnoszę wrażenie, że w Przekroju też gdzieś tam się pojawiały, no ale głównie w Szpilkach. Eryk Lipiński z tymi Szpilkami był związany. No i cóż, słynni kochankowie w rysunkach Eryka Lipińskiego. Wydaje mi się, że ta książka wróci tutaj na kanale do nas w lutym, dlatego że bardzo kojarzy mi się z walentynkami, z tym takim romantycznym nastrojem. Słynni kochankowie. Wydaje mi się, że w lutym będzie dobrze się tej książce przyglądnąć. Mamy właśnie takie rysunki Eryka Lipińskiego, opatrzone informacją o tym, kogo przedstawiają. Na przykład Dante i Beatrycze na jednej z ilustracji, Kmicic i Oleńka, August II, hrabina Kozel, Ludwik XV i Madame Pompadour, Tadeusz i Zosia, Słowacki i Ludwika, Balzak i pani Hańska, Jontek i Halka, Sherlock Holmes i dr Watson. To jest ciekawe zestawienie. Czy na przykład Edward VIII i pani Simpson. Mamy tutaj chyba też Goethego, Piast i Rzepicha. Ilustracja jest taka, że może ja jej Wam tutaj nie będę pokazywała, pokażę Wam część, reszty domyślcie się sami, dlatego że no nie chciałabym, żeby ten film został w jakiś sposób zablokowany, bo wtedy już w ogóle nikt o tej książce by się nie dowiedział, ale to są takie zabawne rysunki. Rysunki, przy których często można się uśmiechnąć. Na początek wstęp od Eryka Lipińskiego. Kogo można nazwać słynnym kochankiem lub słynną kochanką? Czy tego, który uwiódł w swym życiu najwięcej dam? Czy tego, który kochał zawsze tylko jedną? Czy tego, który słynął z dzielności w tych rzeczach? Tego, który był w miłości szczęśliwy lub wprost przeciwnie? Czy to
czy słynna kochanka to pani, która nie skąpiła swych wdzięków rozmaitym panom, czy też wsławiła się życiem rozwiązłym. Wszystko to nie jest takie proste i kiedy postanowiłem wybrać i narysować najsłynniejsze pary kochanków, problem ten stanął mi przed oczami w całej okazałości. Chętnie na spokojnie sobie te rysunki Eryka Lipińskiego poprzeglądam i tak się jakoś złożyło, że w ostatnim czasie kilka pozycji opatrzonych rysunkami, właściwie pozycji, na które składają się rysunki Eryka Lipińskiego, wpadło mi w ręce. Chyba on chce być przeze mnie odkryty tak mocniej. Zastanawiałam się przed momentem, skąd ja kojarzę Mieczysławę Buczkównę, czyli autorkę naszej kolejnej dzisiejszej opowieści. Okazuje się, że kojarzę ją z takiego wydania bajek dla Ewy z Piotrusia Zucha i Piotrusia Pierwszaka, a także z bajek śniegowych, bo właśnie te pozycje w swoich zbiorach mam. Swoją drogą ona była żoną być może znanego Wam poety Mieczysława Jastruna, a tym razem mam taką krótszą jej opowieść, wierszowaną Osiołek Joko. Mój egzemplarz jest takim egzemplarzem sfatygowanym, bo on jest mocno poprzecierany. Na szczęście przy grzbiecie ktoś postanowił go skleić po prostu takim papierem na kleju roślinnym, także da się to odratować. No ale póki co niech sobie u mnie będzie właśnie w tym stanie, w takim stanie, w jakim jest. Kraków, 62 rok, 15 tysięcy egzemplarzy nakład. I wydaje mi się, że to jest wydanie pierwsze. No to poznajmy tego osiołka Joko. Urodziłam się w Neseber, to daleko, aż w Bułgarii. Tam jest morze nocą srebrne, w dzień błękitne, morze czarne. Morze się porusza stale. Bardzo mnie to ciekawiło. Duże fale, małe fale, stale drży, tak jakby żyło. Dnie i noce rozmyślałem, co porusza morzem wielkim? Duże ryby czy też małe? Szprot, białuga, flądra, delfin? Ale się nie domyśliłem, choć myślałem przez 2 lata. W jakiś dzień postanowiłem, pójdę stąd na koniec świata. Można tak przez całe życie myśleć i nic nie wymyślić. Jutro ruszam stąd o świcie, dłużej myśleć ani myślę. I właśnie na kartach tej opowieści Mieczysławy Buczkówny o osiołku Joko towarzyszymy mu w tej jego podróży, na której pomysł sam wpadł. Ilustracje. Kto tutaj wykonał ilustrację? Czy ja się tego dowiem, czy się nie dowiem? Jeżeli wszystko dobrze posprawdzałam w katalogu Biblioteki Narodowej, no to okazuje się, że osiołka Joko ilustrował Józef Wilkoń. Józef Wilkoń to jest taki prawdziwy kameleon wśród ilustratorów, choć gdy się bliżej przyglądniemy jego ilustracjom, to odnajdujemy w nich punkty wspólne. No dlaczego kameleon? Dlatego, że Józef Wilkoń bardzo, bardzo lubił i nadal lubi eksperymentować, wypróbowywać różne nowe techniki, jakieś swoje pomysły wcielać w życie, także nie zawsze gdzieś te jego ilustracje można z dużą łatwością rozpoznać. Tym razem można go poznać w opowieści o osiołku Joko. Ja bardzo chętnie poznam te przygody tytułowego osiołka. A wy? Wspomniałam już dzisiaj o Asi z Łodzi, która przesłała mi kilka książek i tak się stało, że do tego odcinka wybrałam kolejną właśnie książkę z tej przesyłki. Tym razem opowieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Kiwony, tutaj w wydaniu od Krajowej Agencji Wydawniczej. I powiem Wam, że ta ilustracja tutaj z przodu okładki bardzo, bardzo mi odpowiada. Sprawdźmy, kto jest za nią odpowiedzialny. Opracowanie graficzne Krzysztof Tur, przedmowa Józef Rurawski, wydanie pierwsze w tej edycji, 1987 rok. Tekst wydania oparto na pierwodruku ogłoszonym w dzienniku ABC w 1932 roku. Całą historię poprzedza nam tutaj wstęp Józefa Rurawskiego, wstęp, z którego dowiadujemy się małego co nieco na temat autora, czyli Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i samej opowieści, czyli Kiwonów. Jak rodzą się legendy? Jak powstaje mit niezwykłej kariery olśniewającego sukcesu z dnia na dzień zmieniającego życie Kopciuszka? Wspomina po 50 latach Hanna Kisterowa, żona współwłaściciela wielkiej i bardzo energicznie prowadzonej firmy wydawniczej RUJ. Ta pierwsza dzisiejsza książka była wydana przez RUJ właśnie. Rozdział pierwszy. Ceremonia była skończona. Hałas rozsuwanych krzeseł i wesoły gwar napełniły tak uroczystą jeszcze przed chwilą salę. Nauczycielstwo w galowych frakach zeszło z estrady, mieszając się z szumem granatowych mundurków i ich rodzin, na których tle jaskrawo połyskiwały białością długie rury grubego brystolu, świadectwa maturalne.
Ale, bo widzę, że tutaj ten początek nie za wiele nam zdradza, więc z opisu do wydania nowszego. Bohater powieści to zdolny i ambitny młodzieniec, niedoszły filozof i początkujący literat, którego dewizą życiową jest motto: trzeba zawsze w życiu stosować się do tego, co jest przyjęte i uznawane przez szanowanych, poważnych i spokojnych ludzi. Autor opisuje jego powikłane losy w międzywojennej Polsce w fascynującym otoczeniu podejrzanych geszeftów, nerwowego życia redakcyjnego, pyskówek urządzanych przez dziennikarzy, salonów stołecznej inteligencji i zamożnej burżuazji, sylwetki zdesperowanych panien na wydaniu i rozpustnych pseudointelektualistek, a przede wszystkim kiwonowatość, czyli lizusostwo przedstawicieli ówczesnych elit. I tym samym rozjaśnia się nam troszeczkę sam tytuł. Powieść Kiwony to jest powieść jeszcze z tego 1932 roku, gdzie ukazywała się w odcinkach we wspomnianej gazetce ABC, a pierwsze książkowe wydanie, no to jest właśnie to wydanie, słuchajcie, wydanie z 1987 roku. Ja tak dość nieufnie spoglądałam na te kiwony, bo wydawało mi się, że one przecież w wersji książkowej musiały pojawić się wcześniej, skoro to jeszcze lata 30. A tymczasem na kiwony trzeba było czekać aż do końcówki lat 80. Zawsze takie sytuacje w jakiś tam sposób mnie tak, wiecie, elektryzują. A Tadeusz Dołęga-Mostowicz to jest rzecz jasna autor, którego znamy za sprawą, myślę, przede wszystkim opowieści Znachor. A swoją drogą już nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę tę przedwojenną ekranizację Znachora. Jeżeli dobrze poszukacie, to ją znajdziecie. I aktorka, która gra w tym przedwojennym Znachorze, już nie pamiętam którą rolę, jest też aktorką, która grała rolę Justyny w tej przedwojennej ekranizacji Nad Niemnem. Ekranizacji z 1939 roku. Ekranizacji, która miała mieć swoją premierę w pierwszych dniach września 1939 roku. No ale cóż, premiera została odwołana, a film niestety w czasie II wojny światowej zaginął, uległ zniszczeniu, no nie można go niestety obejrzeć, nad czym też boleje. No dobrze, przedostatnia z dzisiejszych pozycji, zabawy matematyczne, czyli coś dla mnie. Jerzy Wesołowski, wydała Nasza Księgarnia, to jest wydanie z 1958 roku, ilustrował Romuald Kleibor od autora. Zabawy opisane w tej książeczce mają tę właściwość, że są rozrywkami rozwijającymi pamięć, spostrzegawczość i... Zabawy opisane w tej książeczce mają tę właściwość, że są rozrywkami rozwijającymi pamięć, spostrzegawczość i wyobraźnię dzieci oraz pomagają im w nauce podstaw arytmetyki. I na przykład dwa kieliszki. Z tektury lub grubego kartonu robimy ramkę, w którą będziemy wkładać poprzednio wykonane tabliczki z punktami i cyframi. Ponadto do tej zabawy będą nam potrzebne dwa kieliszki i jedna miseczka. Później tutaj autor prowadzi nas po kolei, jak poszczególnymi zabawkami wykonywanymi w tej książce należy się posługiwać. I słuchajcie, mamy na przykład takie wkładki jak kręci wiedło. Można się pobawić takim kręci wiedłem, albo jak przeniosę się odrobinkę dalej, to mam też takie koło z liczbami. To wszystko należy złożyć. Świetnie, że te wkładki takie zachowały się do naszych czasów. Jakaś pamięciówka, tydzień. Gra w tydzień jest loteryjką obrazkową. Wilk i owce, o proszę bardzo. To jest gra, w którą na planszy do gry w szachy grałam w dzieciństwie, czyli mamy cztery pionki białe, jeden pionek czarny, który jest wilkiem, i tutaj mamy wszystkie zasady tej gry opisane. Aż ją sobie odłożę teraz na bok i po nagraniu tego filmu zerknę w wolnej chwili na tę grę w wilka i owce. No już samą tą grą ta pozycja właśnie jeszcze z lat 50. skradła moje serduszko. We wstępie do tego filmu specjalnie powiedziałam, że pojawią się i pozycje bardzo stare, i pozycje nieco młodsze, i pozycje, które kilka lat temu uznawane były za nowe, a teraz już takimi zupełnie nowymi pozycjami
Nie są. Ostatnio w tej wspomnianej paczce od Asi z Łodzi pojawiła się też taka książka Violetta Grzegorzewska, Gugły. Przypuszczam, że niektórzy z Was mogą tę opowieść kojarzyć. Już dowiedziałam się, że za jej sprawą przeniosę się podobnież do lat 70. i 80. XX wieku. Samo wydanie to jest wydanie z 2014 roku, czyli słuchajcie, niby niedawno, a jednak dawno. Projekt okładki Kamil Targosz. Kamil Targosz często pojawiał się w przypadku okładek opowieści Andrzeja Stasiuka. Na przykład jeżeli kojarzycie Dukle Andrzeja Stasiuka, to tam też Kamil Targosz grał może nie pierwsze skrzypce, ale no może pierwsze skrzypce, bo jednak te ilustracje rzucają się bardzo mocno w oczy. Wydało wydawnictwo Czarne. Wiolka mieszka w małej wsi Hektary na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jej świat wypełniają chodzenie do szkoły, polowania na chrabąszcze, zabawy z rówieśnikami, rozmowy z ojcem, podglądanie tajemniczej krawcowej i oczekiwanie na przyjazd Jana Pawła II. To tutaj po raz pierwszy doświadcza miłości, śmierci. Książka Violetty Grzegorzewskiej to znakomita ballada o polskiej wsi w czasach PRL-u i dojrzewaniu, które smakuje jak cierpkie gugły. I Sylwia Hutnik o tej opowieści napisała tak. Opowiadania o byciu małą snute na 5 minut przed snem. Klimat zazdrostki i blaszanego przystanku PKS. Wszystko to pachnie jak skoszona trawa. A my chcemy tych opowiadań jeszcze i jeszcze, bo trochę je znamy ze swojego dzieciństwa. Trochę nam autorka upiększa nasze własne wspomnienia. Lubię takie właśnie wspominkowe historię, także na pewno bardzo chętnie przeczytam. I ta książka kojarzy mi się z inną książką chyba Weroniki Gogoli, chyba nie pomyliłam tutaj autorki. Tytułu nie pamiętam, ale wyświetlę Wam, umówmy się tutaj obok mnie, okładkę. I w tej książce, którą teraz wyświetlam, przenosimy się właśnie w takiej kawędziarskiej, wspominkowej formie do lat 90. Więc jeżeli ktoś z Was nie dorastał w latach 70. czy 80., no to polecam właśnie tę książkę, bo za jej sprawą przenosimy się do krainy naszego dzieciństwa. Mówię tutaj o osobach z tych lat 90. Tak, to jest taka proza, powiedziałabym, poetycka, taka no, skłaniająca jednak do tego, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć i żeby porównać sobie to, co jest teraz, z tym, co było kiedyś. Ta książka na razie trafia, albo nie, na razie trafia na półkę przy moim łóżku, bo mnie zaciekawiła, a jeżeli odłożę ją na półkę biblioteczki, no to ona tam będzie, przypuszczam, leżała całymi latami, zanim przyjdzie jej kolej. I Gugły to była ostatnia z książek, które chciałam pokazać Wam właśnie w tym 75. odcinku z cyklu Stargu Staroci. Mam nadzieję, że to nie jest 76. odcinek, a ja cały czas mówię, że to jest odcinek 75. Na pewno w każdym razie w tytule jest numer właściwy. Dajcie znać, jakimi książkami dzisiaj Was zainteresowałam. Czy przywołałam jakieś miłe książkowe wspomnienia? Czy możecie tutaj którąś z tych opowieści polecić, może którąś z nich kojarzycie ze swojego dzieciństwa, albo przeczytaliście ją niedawno. W każdym razie dajcie znać w komentarzu, a ja uciekam do montowania, bo nagrywam ten film w środę wieczorem, a ma pojawić się już w czwartek. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek, w kolejnym poniedziałkowym filmie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego poniedziałkowego, to przypominam o tym, że był to pilotażowy odcinek nowej serii, czyli serii, w której przeglądam nowości książkowe pod kątem tego, co już było. Czyli sprawdzam, czy na przykład komedie Gogola, które zostały w listopadzie tego roku wydane, są komediami w nowym przekładzie, czy to jest jednak może coś, co już było.